To teraz, świeżak, skup się, bo tłumaczę, co to jest amarena. Amarena to po włosku wiśnia. Ale ja wiem, że nie po to oglądasz to wideo, aby dowiadywać się takich błahostek. Chcesz wiedzieć, co to za trunek i jak smakuje, a ja to rozumiem i szanuję. Choć samo nagranie wideo o amarenie ma dla mnie charakter dla fanu, to jednak przyzwoitość twórcy nakazała mi zrobić należyty research. I ku mojemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że research ten wcale nie był prosty, a wszystko dlatego, że informacja o amarenie jest jak na lekarstwo. Gdzie byś nie szukał, jakbyś tego nie robił, najczęściej trafiasz na ślepą uliczkę w postaci jednego zdania. Cytuję. Amarena, amarena, 4 złote i cię nie ma. W końcu jednak trafiłem na źródło, które jest amatorskie, ale prowadzone w sposób rzetelny, więc zdecydowałem się je zacytować w postaci strony winka.net. Tam amarena została opisana w następujący sposób. Amarena to następca Kellerisa, choć szczerze niegodzien swojego przodka. To zdanie bardzo mocno aktywowało sieć neuronów w moim mózgu, ponieważ natychmiast z natury rzeczy zacząłem zastanawiać się, czym jest Kelleris. Na szczęście na stronie winka.net również znalazłem definicję tego wina. Uwaga! Otóż smak Kellerisa nie każdemu przypada do gustu. Zwolennicy tradycyjnych win typu Byk czy Komandos raczej nie będą zadowoleni ze smaku Kellerisa. No i teraz, moi drodzy, łącząc kropki, wychodzi na to, że amarena to wino, które jest niegodne swojego przodka w postaci Kellerisa, który jednak jest niewystarczająco atrakcyjny smakowo, aby zadowolić koneserów Byka i Komandosa. Brzmi mocno. W porządku, to do adremu. Miałem wytłumaczyć, co to jest amarena, a to ciężko uczynić, nie tłumacząc wcześniej, czym jest jabł. Jabł to wino owocowe, które powstaje z owoców innych niż winogrona, najczęściej jabłka albo gruszki, które, że tak to ładnie ujmę, jest obficie stabilizowane związkami siarki. Swego czasu jabłole w Polsce były bardzo popularne, przez co głęboko odcisnęły się w historii spożycia alkoholi tanich. Świadczy o tym choćby synonimia nazewnictwo. Na jabłola powiedzieć można także siarkofrut, gleborzut, alpaga, a ich marki często są bardzo przewrotne, jak wino marki Wino, córka rybaka czy kici kici. Jeśli wy znacie jakieś dobre nazwy jaboli albo ich marek, koniecznie wpisujcie je w komentarzach, ponieważ ja też chcę je poznać. No a teraz amarena. Być może będzie to dla was zaskoczeniem, ale amarena jabolem nie jest. Jest to owszem efekt fermentacji owoców, ale na końcu jest ona aromatyzowana, co sprawia, że musi ona zstąpić z kategorii wino do kategorii aromatyzowany napój winny owocowy słodki, co sprawia, że o amarenie ciężko powiedzieć tanie wino. I to cała tajemnica. Moi drodzy, degustacja amareny jest dla mnie pewnego rodzaju osobliwością. Na pewno nie należy do mojej codzienności i powiem szczerze, zastanawiałem się, czy powinienem takiej degustacji dokonać, ale w końcu doszedłem do wniosku, że bez degustacji obraz tego trunku i jego analiza nie będą pełne. Amarena, amarena, 4 złote i cię nie ma. To wie prawie każdy, ale tego, jak amarena naprawdę smakuje, nie wie prawie nikt. I to wcale nie dlatego, że amatorów amareny brakuje. Powód jest zupełnie inny. Otóż tradycyjne metody spożycia w zasadzie uniemożliwiają poznanie aromatu i smaku tego trunku. Wszystko dlatego, że amarena nie jest przelewana do naczynia degustacyjnego, tylko najczęściej pita jest prosto z butelki. Oznacza to, że poznanie aromatu może się odbyć w zasadzie wyłącznie przypadkiem, jeśli ten uniesie się z wąskiej szyjki butelki po jej otwarciu. To jednak nie wszystko. Pijące amarenę najczęściej celują w duże łyki, których naturalną konsekwencją jest tak zwane gulanie. Nie wiecie, co to jest gulanie? Już tłumaczę. To picie w taki sposób, aby bulgotało. Gulanie często kończy się refluksem, czy odbiciem, lub mówiąc dosadniej, beknięciem. I to dopiero w tym momencie pijący czuje aromat amareny, ale czuje go nie drogą ortowęchową, czyli przez nos, tylko drogą retrowęchową, czyli przez drogi oddechowe nad gardłem, co sprawia, że poczucie pełnego aromatu amareny jest w zasadzie niemożliwe. Ja dzisiaj podejdę do sprawy inaczej, używając ręcznie formowanego kieliszka do degustacji wina, który zasklepia się ku górze, podając amarenę niczym Amarone, Barolo czy Chianti, sprawdzę, jak ta pachnie i smakuje naprawdę. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? To polewam. Uwaga, polewamy, jedziemy. Swoją drogą, to jest trochę śmieszne, że kiedy szybko powiedzieć amarena, to brzmi prawie jak amarone. Polewam. Aromat amareny jest owocowy, wyraźnie wiśniowy, słodki, deserowy, sugerujący kwasowość także, bardzo jednowymiarowy, bardzo płaski, bardzo prostolinijny, co w mojej opinii jest sugestią ku temu, że jest to aromat sztuczny. Ciekawe, jak amarena będzie wyglądać w smaku. Amarena jest kwaśna, także wyraźnie słodka, owocowa, wiśniowa, spójna z aromatem, a więc bardzo jednowymiarowa.
bardzo prostolinijna, z odrobiną goryczy na końcu. Zastanawiam się, czy ta gorycz, tutaj przy 12 voltach alkoholu, ten alkohol nie jest mocno manifestowany, ale zastanawiam się, czy ta gorycz by się wzmocniła przy gulaniu. Ale mówiąc szczerze, sprawdzać tego nie zamierzam. To moja degustacja Amareny, która mam nadzieję była dla Was interesująca.